أي إنسان يريد الدخول في الإسلام، باب الإسلام مفتوح لكل أحد، باب التوبة مفتوح، يتوب يدخل في الإسلام. Ktokolwiek chce wejść do islamu, drzwi są otwarte, drzwi skruchy i powrotu do Allaha są cały czas otwarte. لا يوجد في الإسلام يعني أشياء يصنعها طقوس كذا إنه لابد يأتي مكان في أي مكان، فقط هو يقول مع اعتقاد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هكذا يدخل في الإسلام. Nie ma żadnych jakichś dziwnych warunków ani rzeczy, które trzeba zrobić, żeby wejść do islamu. Po prostu osoba wchodzi do islamu, mówiąc, że wierzy w Allaha i wierzy, że prorok Muhammad jest jego wysłannikiem i sługą. لا يلزم أن يخبر يعني مثلا العائلة والديه، لا يلزم أن يخبرهم أنه دخل في الإسلام. Nie musi ta osoba koniecznie informować rodziców albo innych ludzi to, że ona to zrobiła albo że chce zrobić. وكذلك الأشياء التي صنعها قبل الإسلام كلها تكفر تذهب. Tak samo wszystkie rzeczy, które złe rzeczy, które osoba zrobiła przed islamem, wszystkie są wybaczane. فالمهم أن يكون صادق ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويعتقد هذا ويعمل بهذا. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest szczerość, żeby osoba to zrobiła szczerze, że mówi, że wierzy w Allaha, wierzy w proroka sallallahu alaihi wasallam i robi to od serca, robi to z przekonaniem.